I na tej łące pełno łusek jest, no dosłownie co sygnał to łuska i mówię kolejna, ale jednak nie łuska. Nie mam sygnału, mówię co jest, no nie taki jak był, mówię gdzie to jest, a patrzcie, a to tu odleciało. Witam z terenu. Kolejny dzień. Dzisiaj już powiem wam, jest inna pogoda, jest zimno. Naprawdę dzisiaj jest zimno. Padał deszcz, jest wilgotno. Obiecałem wam, że nie będzie PRL-i, ale chyba jednak będą. Zobaczcie. Chyba jednak będą dalej PRL-e. Niechcący, ale mam dwójkę znowu. 2 złote. Jestem na takiej łące, jak mówiłem, że jestem. Tutaj powinny być teoretycznie fenole. Patrzcie, nie dotrę się nawet daty. Trudno. A może? 58, pozdrawiam. No i dobra, zaczynamy taką pierwszą monetą. Jest tutaj terenu, mam dochodzenia z właścicielem przed chwilą. Pochodziłem, jeszcze pokazał mi, także do następnego dołka. Ja wiem, wam obiecałem, że nie będzie PRL-i, ale nic na to nie poradzę. Kolejny grosz. Nie, 2 grosze chyba. 5 groszy. 62, pozdrawiam. Właściwie to dzisiaj większość czasu na wykopkach to była z właścicielem. Porozmawiałem. Znam, bo to mój kolega. Także fajnie się rozmawiało. Tutaj z relacji już nie tylko tu mojego kolegi. W tych właśnie krzakach była jakaś taka, nie tyle tanzbuda, tylko taki podest na takie zabawy wiejskie, coś w tym stylu, że tu sobie tańcowali. Ponoć po wojnie to było. Powiem wam, w tych krzakach nie ma nic, nie ma dosłownie nic, są śmieci, ale to jest żywopłot na pewno, więc coś ten żywopłot tutaj robi. W każdym bądź razie, ja rok temu pamiętam, że na tej drodze, bo już w desperacji sobie mówię, po drodze pochodzę, bo tam na tej łące nic nie ma. I pamiętam, że znalazłem żołnierzyka w tamtym roku. W tym roku, powiem wam, na tej drodze znalazłem podstawkę od żołnierzyka. A tutaj, już gdzie machałem, jest żołnierzyk. O, zobaczcie. Jest żołnierzyk. Idzie sobie. Ciekawe, czy to podstawka od niego, chociaż ona była dosyć jakieś 5 metrów dalej. No, także jest już rozmaicenie. Fenola dalej nie ma. Istny śmietnik. Kurde, patrzcie, skrabie na drodze. Jest tu sygnały, są jakieś. No jest milion sygnałów w ogóle. Powiem wam, że z Deusem to się zaczynam tak dobrze rozumieć w takim śmietniku. Po prostu jakoś, nie wiem, wyłapuje sygnały jak normalnie, nie wiem, z tych śmieci. Zobaczcie, fakt. Wykopałem i nie mam sygnału. Mówię, co jest? No nie taki jak był, mówię, gdzie to jest? A patrzcie, a to tu odleciało. Tu odleciało. Weimar, jest Weimarek. Nawet jakiś tam zachowany, 50 fenoli oczywiście, z kłosami. No, także blisko normy już. Powiem wam, że spróbuję jeszcze na tej drodze szczęścia, naprawdę, bo na łąkę wracam co chwilę, a tam nic cały czas. Mało tego, powiem wam, tam jeszcze nie zadeptałem tej wykopanej dziurki, ale tu mam właśnie taki idealny sygnał. To było dosłownie 2 cm pod ziemią, 3 może, ten Weimar, że on mi tak odskoczył. Wygląda na to, że to tutaj jest. O, dobra, sprawdzamy. A jednak głębiej jest, powiem wam. Ale to chyba żelazo jakieś, kurde. A już widzę ten kawałek żelastwa. To będzie chyba to.
A, no okrągły kształt, oszukany kolor. Sprawdzę tylko ten dołek. Dobra, to było. Chwila prawdy. Teraz chwila prawdy, czy to norma, czy nie norma będzie. Zobaczcie. Dobra, to nie będzie norma. To jest guzik. Ale patrzcie, jak on wygląda, jak srebrny. Ale mnie zrobił. Już mówię, będę skakał, już mam sreberko na drodze, wiadomo. Dobra, ale taki wygląda, jak powiem wam, to nie jest arseniak. A jest guzik, dobra. Do następnego. Nie ma gdzie stawać. Nie ma gdzie śmieć i kaj umysł. Joam, pika się o te. Śmiej się na balet, też mam mój wod. Oj, luma, kolej podzyjot. Jestem już w drodze do domu, powiem wam. I na tej łące pełno łusek jest. No dosłownie, co sygnał to łuska i mówię, kolejna, ale jednak nie łuska. Coś to było takiego, ale jest pięknie zdobione, powiem wam. Coś to było na coś. Ramka na coś była. Zobaczcie, w koło to na zdjęcie spróbuję wam tam dać. To jest jakieś tam miedziane, ale to coś, na coś to było. Zaraz zobaczę, czy jest sygnał jeszcze w tym dołku. Tam jest jakiś sygnał, ale powiem wam, że no dobra, jeszcze nie kończę, jeszcze zobaczę, tutaj parę razy się obrócę i chyba będzie to pierwsza część filmu, bo jakoś tak nie widzę, żeby to było na jeden film dzisiaj. To nie jest to, co ostatnio, że tam sypało po kilkanaście monet z jednego dołka. No ale dobra. A ten sygnał obok, to tak jak mówiłem, no tu jest łuska na łusce. Zobaczcie, pyk. Taka po... skiereszowana. Wszystkie zbite, żeby nie było. Nie wiem, co tu tyle w tych łusek, kurde. No i dobra, i tak będę kończył. Więc dzisiaj było to, co było. Ale właśnie za wiele nie było, żeby chyba z tego była jedna część filmu. No były niby trzy monety, jakiś tam żołnierzyk, jakieś tam coś tam było, nie? Ale chyba coś tak czuję, że nie będzie na nawet 10 minut filmu, także po prostu nie będę już przedłużał. Jeszcze szybko was zaproszę oczywiście do pozostawienia nagrody dla twórcy, czyli łapek w górę. Jeśli jesteś nowy, to subskrypcji, komentarza, na który chętnie odpowiem też. A ja po prostu nie przedłużam i wszystkich was zapraszam na następną część tego filmu, która właśnie będzie za sekundę. Uwaga, start! Ba, ba, ba. Jak widzicie, zmiana otoczenia. Tamta łąka to już przeszłość. Zmieniam miejsce, mówię, bo muszę iść na jakieś w końcu może fenolowe miejsce, gdzie już tych PRL-i nie ma. Ja wrócę na te PRL-owe miejsce, oczywiście, ale żeby była w tych filmach jakaś różnorodność, że ja nie jestem tylko królem PRL-u, to może na jakieś fenolowe miejsce wskoczę, ale powiem wam tak, o, dzisiaj jest 2 stopnie, jest morda ściągnięta z zimna, jest bluza zimowa, są kalesony, naprawdę, są kalesony. No i na razie fenoli nie ma. Jest, powiem wam, obrączka, jest biżuteria,
leśna.pl092, tu 97, nie, 97 to chyba 97, także stara jak na te kolorowe. I nie przedłużam, zapraszam wszystkich do następnego dołka. Moje miejsce tam na górce nie wypaliło, nie było złota Weimaru, bo tam ostatnio taka akumulacja złotych Weimarów była. Myślałem, że może jakiegoś pominąłem, ale pominąłem co najwyżej taką rzecz. O, proszę bardzo. Jeszcze na patyku. Następna. Nie, ja tego nie chcę, proszę was. Nie chcę być znowu królem biżuterii leśnej, nie? No, dobra, nieważne, który tam rok. Do następnego. Moi drodzy, ja już pierdolę ten lasek. Ludzie, tam nic nie ma. Nic nie ma, nie wracam tam, choćbym nie wiem co. Tyle razy byłem i nic. Dobra, tutaj też nie ma monety. Jest taki guzik chyba będzie. O. Tu jest takie to pole, takie jeszcze ściernisko, powiem wam, już przerasta. Nic na tym guziku nie ma, ale jest guzik, dobra. Do następnego. Wlatuje coś małego. Ale chyba znowu guzik. Taki maciupki. Ale fandy dnia. Bo tam coś jest na nim. Na pewno. To jest złocenie nawet jakieś nawet jest chyba. O, tu guzik na pewno był. No, takie pole, powiem wam. Zresztą tu nigdy za bardzo nic nie było, dlatego nie lubiałem tu przychodzić. Zawsze ostateczność, jak tylko tam zobaczyłem, że już nie ma gdzie to. Bo mówię wam, w tym lasku, tam, no, parę drutów, reszta totalne dno. Aż się nie chce wierzyć, żeby tam nawet jednej monety nie było, gdzie kiedyś były, wiadomo tam. Dlatego wolę bardziej pole, bo pole zawsze, wiecie, przewrócone, ziemia zmieniona. A jednak w lasku, co tam, ziemia cały czas tak samo wygląda. Co się wyciągnęło, to wyciągnęło i dalej nie ma nic już, nie? Patrzcie, patrzcie, co tak biło, co to? Nie wiem, czy to słyszeliście, ale w uchu moim biło na arseniaka i to będzie arseniak. Na 100%. Jest, ale ładny. No to mamy fan dnia na pewno teraz. Fan, właściwie chyba fan całego wypadu. Chociaż nie, bo tam w pierwszej części coś było. Także kurde, a dzisiaj brakuje monety, tylko mi do szczęścia jedną monetę bym znalazł i wracam, powiem wam. Dobra, słuchajcie, tutaj jest taki piękny sygnał, troszeczkę za bardzo się rozciąga, ale może i będzie fenol, zaraz zobaczymy. A już chyba nie mam co wyciągać pinpointera. Co za dziadostwo dzisiaj, ja pierdzielę. O, drut. No i chciałem wam powiedzieć, że wpada pierwsza moneta. Pierwsza moneta, gdyby to nie był taki ogryzek. Jaki zajazd. No dobra. No miałem pójść, jak będzie pierwsza moneta, ale czy to wygląda jak moneta? Dobra. Aj kurczę, zobaczcie. Takie małe guciki, a taki fajny dźwięk dają. O, taki malutki. Znowu tutaj coś jest, jakiś kwiatek, coś. Będzie na zdjęciu dobrze widać. Także chyba zaraz kończę, jeszcze powiem wam 5 minut. Idę. Teraz to dopiero znalezisko. Zobaczcie, już to podważyłem. O kurka wodna. Ciekawe czy świeci. No zdziwiłbym się, jakby świeciło. Ciekawe czy to wujek zgubił. Muszę mu zaraz zapytać się. Czy kto to zgubił. No, latareczka. I tym oto miedzianym kawałkiem rurki kończę dzisiaj wypad. Więc moi drodzy, dzisiaj było to co było. Spędziłem wiele godzin w terenie, nie znalazłem niestety żadnej krągłości oprócz tych guzików. To monet nie było, bo ten ogryzek co tam był, to nie wiem nawet czy to moneta.
I w ogóle w całym filmie nawet normy nie było, także widzicie, czasem jest tak, że wali po 40 monet, a czasem jest tak, że nawet tej mojej śmiesznej, małej 4-monetowej normy nie mogę uzyskać, nie? I powiem wam jeszcze jedno, że mam ochotę wrócić właśnie na tą kopalnię PRL-i, bo tam po prostu się fajnie kopie. Wiadomo, to nie muszą być jakieś tam precjoza, skarby, jakieś cuda, niewidy. Wystarczy, że wychodzą krągłości i czy to PRL-e, czy nie, to ja się cieszę tym. I tyle. Także myślę, że jednak wrócę tam, bo na razie z Krystianem jakoś się nie możemy dogadać. On cały czas zapracowany albo coś mu tam wypada. No i tyle powiem wam. Nie będę już tego przedłużał. Pamiętajcie, że jak ktoś chętny, to łapka w górę. Jako nagrodę dla mnie, dla twórcy, jakiś fajny komentarz. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to możesz zostawić subskrypcję, żebyś miał tam jakieś powiadomienia, że są filmy nowe na moim kanale. Oczywiście dzwonek dla tych powiadomień też. A ja dobra, już nie przedłużam. Pozdrawiam was gorąco i zapraszam oczywiście do następnego filmu. Gdzieś, nie wiem gdzie, na razie.